Dzień dobry, witam i pozdrawiam Was serdecznie z Mikołowskiego Syjonu, a pragnę to uczynić tradycyjnie biblijnym hasłem, jakie składa nam dzień dzisiejszy. Wybieram to drugie hasło, które zapisane jest w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wierszu 68, gdzie jest napisane: odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Drodzy, w tym dzisiejszym wersecie u Ewangelisty Jana słyszymy słowa wypowiedziane przez Szymona Piotra. Bo to właśnie Piotr, przedstawiony jest jako ten lider, który przy okazji ważnych wydarzeń staje się niejako, powiedzielibyśmy dzisiaj, rzecznikiem 12 apostołów. Zostaje też przez Jana nazwany wielkim zwolennikiem utrzymania jedności uczniów, orędownikiem idei trzymania się razem, trwania we wspólnocie. I w tym dzisiejszym fragmencie Jezus stawia uczniom pytanie: czy i wy chcecie odejść? I co ciekawe, to pytanie zdradza emocje. Ono odwołuje się do głębokich uczuć Piotra, gdyż ten szybko odpowiada również pytaniem: a do kogo pójdziemy? I drodzy, w tym pytaniu wybrzmiewają kołaczące się niepokojące myśli. No bo Piotr nie chce innego nauczyciela, nie chce innego mistrza. Podobnie jak Jan, który, jak czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, stał z dwoma uczniami, a widząc przychodzącego Jezusa, odparł: oto baranek Boży. Apostoł Piotr w zwięzłych słowach oznajmia pewnie i stanowczo: ty masz słowa żywota wiecznego. Wyraża przez to swoje twarde stanowisko, że te słowa żywota przesądzają o ich zdecydowanej postawie pozostania przy Jezusie. Oni nie chcą szukać i podążać za żadnym innym mistrzem. No dobrze, ale ktoś może zada pytanie: a skąd wzięły się te wątpliwości? Zachęcam do lektury całego 6 rozdziału Ewangelii Jana, bo tam dowiadujemy się, że Jezus, nauczając w synagodze w Kafarnaum, wywołał niemałe zgorszenie wśród słuchaczy, a przez to wielu uczniów właśnie odeszło, a pozostali inni rozważali swoje odejście. A jest tam napisane: albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem, powiedział Jezus. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Tak jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i pomierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A więc, jak zauważymy, to określenie słowa żywota zostało przez Piotra dosłownie zapożyczone od Jezusa. I drodzy, życie zawiera w sobie ducha, a Jezus łączy je razem, mówiąc, że duch ożywia. I te słowa żywota są takim językiem obrazowym dla oddania charakteru świętości, bo trudno byłoby wyrazić istotę duchowości, świętości właśnie bez takich słów jak chleb żywota, moje ciało, krew moja. To właśnie przez nie zbliżamy się ku właściwemu przeżywaniu życia wiecznego. A jeśli Piotr mówi: ty masz słowa żywota wiecznego, to oznacza, że jest on stanowczo przekonany, iż tylko słowa Jezusa są tym skarbem najcenniejszym i prawdziwym, które wszyscy możemy usłyszeć. Możemy też przyjąć te słowa do serca. Tylko słowami Jezusa możemy się codziennie ubogacać. Możemy się pocieszać i wzmacniać, kiedykolwiek jest nam źle. A Biblia jest przecież powszechnie dostępna. Sięgnijmy po nią, czytajmy ją, zacznijmy od Nowego Testamentu. Słowa żywota wiecznego mają wielką moc i w tym trwajmy. I z tymi słowami, z tymi myślami pozostawiam Was dzisiaj i życząc błogosławionego dnia, zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.